Teraz trzeba poczekać. Dokładnie tak. I teraz możemy robić to, co powinniśmy zrobić już dawno temu. Tam u góry jest ten kurde cyberkurczak, który będzie na nas strzelał. I elegancko, o to chodziło. Trzeba było go właśnie tak trochę przychytrzyć. Dobra, my się od niego nie odbijemy, tak więc elo. Możemy stąd spadać. I tutaj. Pyk. 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 O, i teraz mamy wszystko przygotowane elegancko, nikt nas nie zaatakuje już. I zium. Oj, kurde, nie! Kurde, nie! To przyznam, że udało mi się na farcie zrobić. To było trochę na farcie zrobione, to muszę przyznać. I dobra, tutaj jesteśmy teraz w sekwencji Crasha. Ale nie mamy tutaj nic do zebrania. Chyba, że tu jest jakiś klejnot, którego mógłbym zebrać. Ale nie widzę. Dobra, czyli jednak dupa. Czyli jednak niepotrzebnie się cofam, dobra. To niepotrzebnie się nie cofajmy, tylko lećmy dalej do przodu. Pyk. Już mamy pół godziny nagrania? Kurde, my dopiero drugi poziom robimy. Ale mi wolno idzie, kurde. Jezus Maria, jak krew z nosa to idzie. Ogarnij się, kurde, Michał. Ogarnij się, nim będzie za późno, nie? Dobra, jako tako w miarę dobrze teraz stoimy. Teraz myk. Pyk, pyk, pyk i pyk. Elegancko. Teraz uwaga na tego kurczaka, bo on będzie chciał na nas strzelać znowu. Okej. No znowu następny, kurde. I znowu bonus mamy w tym samym miejscu. I to jest ta sama końcówka, tylko pewnie będzie miała więcej skrzynek, a bonus pewnie jest identyczny. No, jest identyczny, tylko może poza tym, że nie ma tutaj skrzynki odbijającej. Tylko od razu z grubej rury lecimy z tą skrzynką, która zieje ogniem. Tam nawet chyba tego niszczyć nie będę, bo tutaj są te wszystkie trzy skrzynki, więc nie widzę sensu. No, tego nie przemyślałem za bardzo. Tego nie przemyślałem, to mogę przyznać. No, i o to chodziło. Tak to powinniśmy zrobić od początku. 58 na 58. Tak więc już teraz nam niedużo tych skrzynek zostało do zebrania. A, i oczywiście, kurde, bo jak żeby inaczej, kto musi tutaj być? No ten śmietnik musi tutaj być. O, można było to tak przeskoczyć, elegancko. Dobra, teraz tego śmiecia trzeba będzie właśnie speed atakiem pocisnąć i teraz pyk, pyk, pyk i pyk.
pyk. I zium. Elegancko. Teraz trzeba czekać. I ziup. Myk. I myk. No i tutaj mogłem akurat utrzymać ten status dwóch śmierci, a tam już nie potrafiłem w tamtym poziomie, w tamtej części. Masakra w ogóle. Okej. A ukrytego klejnota nadal nie widzę. Klejnotu. Klejnot X-a. Klejnotofoniksa. Klejtofoniks, ja pierdzielę. Jakie jak fazy tłumaczenie wymyślam. Ciekawe, czy będę miał teraz ten za... Może za te 70% owoców łampa, czy będę miał klejnot. Może będę miał. Tam nie wiem. Nie będę miał. No co wy, kurde. Co wy myśleliście, że ja dam radę? No proszę was. W kogo wy wierzycie? No, brakowało mi 1% i bym miał, kurde, prawie wszystkie oprócz tego ukrytego klejnocika, tak więc no, zajebiście poszło, normalnie powinszować, gratulacje, kurde, dla samego siebie, brawo. Brawo, kurwa. Ja pierdolę, jak mi gównianie idzie w tę grę po takim powrocie, Jezus Maria. (Śmiech) 89% gry. I mamy nową skórkę, kosmiczny pirat. Czyli teraz nam już tylko czterech brakuje. Elegancko. Tutaj są taśmy z retrospekcjami, no to tego nie robimy. I teraz pasażer na gapę można zrobić. A w przypadku Koko to coś się nam odblokowało? Nic. A nic. Nic, a nic się nie odblokowało. Tak więc gramy crashem. Na odwrót lecimy. Oczywiście, że tak. To będzie ten chyba poziom z tym... To będzie ten poziom z tym całym, tą całą wioską, co mi się mega podobało. W sensie, może nie wioską, Boże. Z tą planetą. Mam taką przynajmniej nadzieję, że to jest to. W ogóle, jak tam przygotowania do świąt, moi drodzy? Jesteście w miarę przygotowani? Bo kurde, ja tak. Dobra, tam zamknij dupę, Oxide, bo ty jesteś najmniej ważny. W ogóle twojego zdania nie powinno się brać za bardzo do siebie, a nie na poważnie. Tak więc zobaczmy, co tutaj będziemy mieli. Początek, kurde, pamiętam, że był całkiem interesujący, czyli to właśnie ten początek tutaj. Już mamy 15 na 152 skrzynki, tak więc to już coś oznacza. Mamy punkt kontrolny, elegancko. Soundtrack w ogóle w tej gierce jest przepiękny, nie? I to cały czas będę podkreślał. Soundtrack w tej gierce jest po prostu picobello. Okej, myk. 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 I szybki speedrun zrobiony. Tak jak powinno to właśnie wyglądać. Aku się nam oczywiście przyda. I teraz lecimy w tę stronę. Nie ma innej strony, żebyśmy mogli gdzie indziej iść, więc no. Dobra, i tu są te właśnie, te takie ścianki popychające, znaczy popychające, bardziej zgniatające bym powiedział. Ale tutaj łatwo jest dosyć je uniknąć. No tego to nie byłem w stanie za bardzo uniknąć, zapomniałem, że w ogóle tutaj są te platformy, które lecą w lewo i w prawo. Okej, pyk, 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 oh yeah. Uniknione. Dobra, daliśmy teraz radę, wszystko elegancko wygląda.
Jezus Maria, przestraszyłem się. Sub alert dostałem. Zapomniałem ich wyłączyć, kurde. O kurwa. Dziękuję temu komuś, o. Tak to powiem. To był dobry bug, nie powiem, że nie. Polecam 10 na 10 Piotr Frączewski. O, i teraz możemy zrobić coś takiego. Czemu tego wcześniej nie zrobiłem? O kurde. A co to? Proszę mnie cofnąć. Pożycie. I o to chodziło. Tak to powinno się od początku robić. No tak, to akurat tego nie powinno się robić od początku, bo to cringe był. Ale wiem, co już będę musiał poprawiać poza anteną, tak więc nie jestem z tego powodu za bardzo pocieszony, ale sorry. Jak mus to mus, trzeba będzie to powtórzyć i tyle. Choć mogę teraz płakać, krzyczeć, nie wiem, użalać się nad sobą, to będę musiał tak czy siak to poprawić, więc... Więc niestety muszę się pogodzić ze swoim losem. No, oczywiście aku musiałem stracić, no bo czemu by nie? No, kurde, niszczcie się, ej, co jest grane? Tych skrzynek nie mogę zniszczyć? O, teraz raptem mogę. Wcześniej nie mogłem, bo Crash nie chciał trafić. Dobra, najpierw się tymi zjebami zajmijmy. Oni mnie wkurwiają. No, teraz się udało, zajebiście. Zapomniałem, że to mam jeszcze. To trzeba będzie użyć. O, elegancko. Teraz będziemy mieli 75 na 152, więc zobaczymy, ile skrzynek będzie w bonusie. I chyba będziemy mieli... No to tak koło stówki będziemy mieli zaraz po tym bonusie. Wybaczcie, jeżeli mój komentarz jest taki bardzo ograniczony, ale tak szczerze powiedziawszy, to sam nawet nie wiem, co ja mogę tu za bardzo powiedzieć. W szczególności, że tak dawno nie robiłem Crasha na kanale, że to jest przegięcie pały. Więc dlatego pewnie będę musiał się tak trochę zastanawiać nad tym, co będę chciał pogadać, dlatego dużo gadamy takich filerowych rzeczy, no bo już o samej gierce średnio mogę cokolwiek powiedzieć. Bo to, co już chciałem powiedzieć, to już dawno powiedziałem. No mogłem to tak zrobić, o. Uuu, elegancko, to właśnie mogliśmy tak zrobić od razu. Pyk, pyk, pyk i pyk. I teraz myk, 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 myk.
I tutaj się pojawiły też skrzynki. I pyk, pyk. 23 na 34. Dobra, czyli teraz będziemy musieli poświęcić Aku Aku. No bo nie ma innego wyjścia. I elegancko. No tak niekoniecznie. No tak niekoniecznie chciałem to zrobić. No, w końcu się udało. Kurde. Ile ja miałem prób, żeby tutaj się dostać, to jest naprawdę przegięcie pały, nie? 109 na 152. No to kurde, już nam niedużo zostało. Dobra. Idziemy dalej z koksem. Ważne, że się udało. Za 558 razem. O nie, 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 nie. Tutaj jeszcze kurde skrzynka. Co to miało znaczyć tej kurde? Bandyto jeden. Crashu Bandicoot Bandyto. Oh yeah. Teraz tak. Musimy naprawdę uważać, żeby nie zostać zgnieconym, bo nikt nie lubi być zgniecony. Pyk, pyk. Pyk. Oj, oj, oj. No i elegancko. I mamy już teraz 3 klejnoty zebrane. Te za oczywiście jagody Bampa. I co? Lecimy teraz tutaj. Zjeżdżamy w dół. I nic nie będzie na dole ciekawego na nas czekać. O, jest ukryty klejnot. W końcu jakiś żeśmy znaleźli. O kurde. Ty, no w końcu, czy my w końcu zrobimy powiedzmy 100%? Czy mi się wydaje? Ty, no bez kitu, nie zdobyliśmy tylko tego za 3 śmierci. Tak to wszystko mamy zebrane. Zajebiście, kurde, elegancko. Bardzo dobrze nam poszło. To będziemy mieli chyba 90 coś procent albo 89% już save'a. Tak więc już jest progres, już jest kurde delikatny progres, jeżeli chodzi o nagrywanie. No bo zostało nam teraz już 2 wymiary, nie licząc tego. I będziemy mieli wszystkie ukryte klejnoty z gry zebrane. Ty, no 90% jak w mordę strzelił. 175 na 228. Da, teraz sprawdźmy skórki. Tutaj nic nie mamy, ale tutaj mamy natomiast. Czyli brakuje nam 6 skórek dla kokosa. Elegancko. Dobra, awaryjne lądowanie. To jest właśnie ten poziom, o którym wam wspominałem, gdzie jest ta taka fajna wysepka. Tak, ta fajna wyspa, ta fajna... No tak, dobrze powiedziałem, ta fajna wyspa właśnie. Tylko tutaj pewnie nie uda mi się zdobyć, utrzymać 3 śmierci i pewnie nie zdobędę ukrytego klejnocika, tak więc ten poziom pewnie pójdzie nam do dupy, znając moje szczęście. I ja wiem, że nikt nie lubi, jak ja z góry zakładam, co się będzie działo, ale powiedzmy, że już mam takie z tą gierką doświadczenie, że wiem, czego mogę się spodziewać. Tak więc zobaczmy, czy to, co teraz właśnie tutaj mówiłem, chociaż się w 90% spełni. Dobra, zaczynamy, kurde, dosyć fajnie. Początki zwykle bywają fajne, dopiero później, później poziom się rozkręca, oczywiście, że tak. Mam to na uwadze, nie martwcie się. W ogóle będę pierwszy raz ten poziom Koko przechodził. Bo z tego co pamiętam, oryginalną ścieżkę przechodziłem Crashem. Tak więc to będzie takie dosyć interesujące. I teraz obserwujemy poziom. Jak tutaj to wygląda z tymi ukrytymi klejnocikami. Na razie nic nie widzę. Tam jest ukryta skrzynka. I my do niej się oczywiście dostaniemy, bo jak żeby inaczej. O, tutaj jest ślizgawka, oj, oj. Nie wolno tak, nie wolno tak robić.
Dobra, i teraz już wiem, że nie można tego czegoś atakować, ponieważ to rezi prądem. To w ogóle na farcie mi się udało. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Jezus Maria. To była walka praktycznie o to, żeby nie zginąć bez kitu, nie?